Witam Państwa w Toruniu 9 października 2021 roku. Przed nami mecz czwartej kolejki rundy jesiennej sezonu 2021-2022 Superligi. Pomorzanin Toruń podejmuje AZS AWF Poznań. Zapraszam do oglądnięcia obszernych fragmentów z tego spotkania. Ha ha.
Dobra,
27. Nie wiem, czy
czy wiecie, pomory kraja czy się. Wiecie, walczyć! Walczyć stąd! Walczyć! Walczyć stąd! Walczyć! Od razu następny odpisz. Niech pakuje. Bawię w nocy. Jedziemy! Wygrajcie dla nas! Pomorek, wygrajcie dla nas! Wygrajcie dla nas! Pomorek, wygrajcie dla nas! Na 4-2 bramkarze zakończyło się zwycięstwem Pomorzanina 4-2. Zakończyło się spotkanie Pomorzanina Toruń za ZSM AWF-em Poznań. 3 punkty zostają w Toruniu. Bramki w meczu strzelili dla akademików Łukasz Kurniewicz i Mateusz Nowakowski po jednej bramce. Dla toruńskiego Pomorzanina Wojciech Rutkowski 3 i Michał Dawid 1 bramkę. W innych spotkaniach 4. kolejki padły następujące rezultaty. Grunwald Poznań pokonał Wartę Poznań 3-2. AZS Politechnika Poznańska przegrała 2-5 ze Startem 1954 Gniezno. Stela Gniezno pokonała LKS Gąsawa 4-1. Następne spotkania w ramach 5. kolejki rozgrywek ligowych AZS AWF Poznań rozegra 16 października ze Stelą Gniezno. Natomiast toruński Pomorzanin w meczu wyjazdowym zmierzy się z Wartą Poznań. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Jak zawsze zapraszam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.